Witajcie ponownie, moi kochani. Słuchajcie, dawno mnie tu nie było, nawet bardzo, bardzo, bardzo dawno. Do tego wracam do Was z pierwszym filmikiem po tak długiej przerwie, w którym zapomniałam się po prostu najzwyczajniej w świecie przywitać. Filmik jest oczywiście z wyjazdu, no a jak możecie zauważyć, jestem we Wrocławiu. Tutaj nagrywam ten wstęp, ale to nic nie szkodzi, bo to co najlepsze czeka na Was właśnie w dalszej części. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście dawajcie kciuki w górę, subskrybujcie, komentujcie, róbcie wszystko co chcecie. Także miłego oglądania. Słuchajcie, lecę właśnie na basen. Nie ma zbyt fajnej pogody, więc stwierdziłam, że może chociaż skorzystam z tej strefy jacuzzi, basen, sauna. Wiecie o co chodzi. Plus taki, że jest środek dnia, więc może nie będzie ruchu i krzyku dzieci. Więc faktycznie będę mogła troszkę odpocząć. A potem prawdopodobnie wybierzemy się na skywalk. Fajnie, fajnie, fajnie. Także no, postaram się Was zabrać ze sobą i coś tam nagrać. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, ja już jestem przebrana. Widzicie, mamy szlafroki w pokoju, właśnie żeby się na tą strefę wybrać. Ja mam strój jednoczęściowy, bo o wiele lepiej czuję się właśnie w takiej wersji, na takich strefach. Bikini o wiele lepiej sprawdza się na plaży, moim zdaniem. Także lecę na dół i zobaczymy, czy uda się coś tam nagrać. Zanim pójdę, wyszczotkuję sobie ciało. I później fajnie mi skóra odmięknie i jak przyjdę z basenu, pozbędę się całkowicie tego starego naskórka. Dajcie znać, czy stosujecie takie zabiegi, bo ja na początku bardzo cierpiałam, gdy sobie właśnie tak szczotkowałam ciało. Teraz to jest tak przyjemne, że no nie wyobrażam sobie tego nie robić. Także idealnie. Robię to głównie na nogach, bo tu mam problem z celulitem, chociażby z pomarańczową skórką. Ale no, uwielbiam ten zabieg. Także jeżeli jeszcze nie stosowałyście, to koniecznie spróbujcie. A jeżeli stosowałyście, to dajcie znać, czy były jakieś efekty, czy nie. Czy jesteście zadowolone, czy uważacie to po prostu za stratę czasu. Tak mocno, że musiałam cały czas strój trzymać. I saw you smile. I
właśnie włosy i postanowiłam, że sprzedam wam mój patent. Jak je zmoczycie na basenie, przepuśćcie je sobie tam pod prysznicem przy basenie, tak zwykłą wodą, chyba że jesteście w stanie wziąć szampon i już je lekko przemyć. I teraz nałożę sobie moją maskę z Altery na ten czas, aż ogarnę resztę siebie, zanim pójdę pod prysznic. I tej maski sobie nigdy nie żałuję. Nakładam ją od samego od czubka, nie spodu, od czubka po same końce. I ona w tym momencie się będzie super tutaj wchłaniać. A ja sobie przygotuję resztę siebie do kąpieli, kosmetyki, pod prysznic i takie tam, wiecie, ściuchy na zmianę muszę sobie przygotować, bo wyszło słoneczko, więc może jakiś spacer nam się uda. Może ten skywalk, zobaczymy. Dobra. Patrzcie, straciłam paznokcia. Na szczęście nie bolało, bo był tak odmięknięty po tym jacuzzi i basenie, że tak lekko odszedł, ale nie mam żadnego pilniczka, nie wiem co mam zrobić, mam tylko odżywkę, która swoją drogą też mi w jacuzzi cała zeszła ze wszystkich paznokci, więc ogólnie jest dramat, ale nie o tym chciałam. Chciałam wam polecić ten balsam z Eveline 8 w 1, antycelulitowa kuracja. On jest taki chłodzący i ja go wręcz uwielbiam, jak widzicie zresztą jest już totalnie na wykończeniu. Uwielbiam ten efekt chłodzenia tutaj, zwłaszcza na udach i pupa. Super, po prostu to robi magię. Także jakbyście chcieli kiedyś spróbować, no to mega wielka polecajka. Tu w tle widzicie, jak Good Doctor leci. I słuchajcie, patrzcie co dorwałam ostatnio w dildzie. To Fifi białe. Ja jakiś czas temu już na Instagramie widziałam, że ono wchodzi do sprzedaży. Tylko to wiecie, były Niemcy, gdzieś tam jakieś kraje zagraniczne. A w Polsce... jeszcze ich nie widziałam i właśnie przed wyjazdem tuż znalazłam je w dildzie, jak byłam, więc kupiłam, no i są przepyszne, mega słodkie. Ja w ogóle mam wrażenie, że one mają trochę taki smak laty. Czekajcie, bo próbuję je otworzyć. Już dwa zjadłam. Powiedzcie mi, czy wy jecie tak po kolei, czy po prostu ten, który jest luźniejszy, ten pierwszy wychodzi, bo ja zawsze tak, ja nigdy się nie wy... A, teraz żaden nie wyjdzie, chyba jakiś znak. No, ale jest ten jakiś patent, o, że się to naciska, tak? No i koniecznie dajcie znać, jak jecie to Fifi, no bo ja to widzicie, jak leci, tak łapie i co bolniejsze... Zawsze najpierw odgryzam orzeszka i zostawiam to na koniec. Także jem dość nietypowo. Dajcie znać, kto jeszcze tak ma. Jestem ciekawa, czy tylko ja jestem taka, czy nie. Już jestem przy pielęgnacji, jak już wam tak pokazuję wszystkie te kosmetyki, to chciałam wam pokazać mój ulubiony zabieg, czyli Foreo UFO i maseczki do niego. Kocham po prostu ten sprzęt. Ja jak nie mam czasu niekiedy na leżenie tak 15-20 minut z maseczką, albo nawet jak mam ten czas, to wolę wziąć sobie taką maseczkę i zrobić sobie ten zabieg ciepłym, zimnym, światłem, przeróżnego rodzaju, bo efekt, który później jest na skórze, to jest no jakaś magia jak dla mnie. Tutaj wzięłam sobie na wyjazd w sumie 5 różnych maseczek i Call It A Night, sorry. Już zużyłam, jak widzicie, ale uwielbiam ją. Ona moim zdaniem pachnie najlepiej i robi najlepszą robotę. To mniej lubię, bo ona to tak tylko nabłyszcza i ona jest chyba bardziej pod oczy niż na całą twarz. Jest tego produktu tam bardzo mało, zdecydowanie mniej w porównaniu do reszty. Ale też sobie wzięłam, bo na przykład dzisiaj jestem taka trochę zaspana. Myślę, że zrobi swoją robotę chociażby właśnie pod oczami. No, także jak się zastanawiacie, czy zainwestować w ten sprzęt, no to ja wam bardzo, bardzo polecam, no bo ja nie żałuję. Ja co prawda poprosiłam o taki prezent zbiorowy. Pół rodziny mi się złożyło na to, żebym go mogła dostać.
ale no uwielbiam go, nie? I mam tą wersję miętową, także super, naprawdę. Jak tylko chcecie i boicie się, że to nie jest warte tych pieniędzy, to wyprowadzam Was z tego błędu i utwierdzam Was w fakcie, że to będą najlepiej wydane Wasze pieniądze. Yeah, yeah. Estás una de más que solo palabras y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. No, słuchajcie, rozpogodziło się. Dochodzimy właśnie już do Skywalka. Wygląda to imponująco, zresztą same widoki za mną to już jest coś. Zaraz Wam pokażę, no nie lada wyczyn wejść tutaj, zwłaszcza jak się ostatnimi czasy nie za wiele rusza. Ale spacerek fajny, idealny na zakończenie dnia. Tak to się prezentuje z drogi. Wychodzi na to, że nie za dużo jest tam obecnych ludzi, więc na plus dla nas. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright. Hermoso y con timidez me gusta, y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es, combi completa, de cabeza a los pies. Sin effects, mami, yo te entono. Te subo el pitch y te derrito el cono. En mis historias siempre te menciono. Pa' esa reina necesito un trono. Sin effects, mami, yo te entono. Con esos besos, chica, me emociono. Con tu cuerpo y tu nivel, ¿quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda. Nie wiem, Misiu, jak ty, ale ja mam nogi z laty, a ty? A ja ze stali. Nie, ja już czuję taki mocny dyskomfort. Ale za te pieniądze, co wydałam, to idę. Ale ty naprawdę nic nie czujesz? Nie trzęsą ci się nogi? Bo chodzi o to, że ja trochę tak jak taki bocian się czuję. Ty jesteś bocian. Bo wiesz, jak się czuję? To idź do góry. Jak na takim moście. Nie, to ja chyba tu. Ty, no to po co ty chciałaś iść? Żeby przełamać swój strach, dlatego mówiłam, że ja potrzebuję ciebie na ten strach. Ale czuję się stabilniej po tej stronie wewnętrznej. Jeee, prawie koniec. A ja całą drogę idę, trzymając się ręką tych drewnianych barierek. Gdzie? No tak tu trochę wejdę. Nie, no zawali się, nie zawali. A jak się zawali, to będę miał spokój. Sin
sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Me lavas como un ángel. Dobra, wyszłam totalnie ze swojej strefy komfortu. Spadamy na dół. Ale w sumie, jak z tej szyby zeszłam, to czuję się już pewniej na tych drewnach. Zobacz, tak. Specjalnie zrobione tak, żebyś miała po prostu dziurę pod sobą, tak samo te, no. Te sznury. Czy widzieliście to przed chwilą, ale chciałam przejść przez ten strumyk. Oczywiście do niego wpadłam. Jestem na jakichś dzikich terenach. Także ciekawie, słuchajcie. Gdzie ja to wchodzę, to ja pojęcia nie mam. Minęło trochę czasu, odkąd zeszliśmy ze Skywalk, bo musiałam tak w sumie przemyśleć, jakie są moje doznania. Czy polecam? Słuchajcie, chyba polecam. Ja co prawda, no ze względu na swój chyba lęk wysokości, więcej tam nie wejdę, ale nie żałuję, że wydałam te 65 zł, bo tyle kosztuje normalny bilet, na to, żeby tam wejść i faktycznie zobaczyć, jak to tam z góry wygląda. Także jeżeli jesteście ciekawi, zastanawiacie się, czy wydać te pieniądze, moim zdaniem warto ten jeden raz, bo później już chyba no niekoniecznie. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? No, tylko weźcie pod uwagę też to, jaka jest pogoda, zanim się tam wybierzecie, no bo nam się udało, że w ciągu dnia padało, była totalna mgła, więc myślałam, że w ogóle już tam nie dotrzemy, ale później po południu się przejaśniło, natomiast były takie, jedna strona była cała za mgłą, więc tam praktycznie no mało było widać, ale ta druga na szczęście, gdzie jest, wiecie, ten szklany mostek, była już przejrzysta, więc no tutaj jeden wielki fuks dla nas, no i nie było ruchu jak my byliśmy, tak, bo nie było jakoś mega dużo ludzi, a no bywa z tym różnie, więc no tak w sezonie jak są upały, to pewnie tam są tłumy. Lepiej właśnie tak jechać z nastawieniem, że może się uda, może nie, i wtedy po prostu obserwować, co się dzieje jakby z pogodą, żeby faktycznie jak już się tam wejdzie i zapłaci te pieniądze, coś zobaczyć. No, my ogólnie już wracamy, w sensie wyjeżdżamy ze Świeradowa i jedziemy dalej do Karpacza. Czy tam coś będę nagrywać? Nie wiem.
raczej wątpię, bo chcemy sobie też odpocząć troszkę. Tu chciałam mieć też taką pamiątkę dla siebie, więc wzięłam tą kamerkę. Powstał z tego, myślę, całkiem fajny vlog. I no, jesteśmy na spacerku, właśnie już kończymy nasz pobyt tutaj w Świeradowie i lecimy dalej, także dzięki wielkie, że jesteście. Wpadajcie na Instagram i do zobaczenia następnym razem. Pa!